Odpoczywać plus miejscownik. Miejscownik to jeden z przypadków, który odpowiedzialny jest za tworzenie poprawnych zdań o lokalizacji, położeniu rzeczy, itd. Rzeczowniki w miejscowniku mają złożoną strukturę. Zobaczmy. Rodzaj męski ma dwie końcówki e u. Ja odpoczywam na fotelu. Rodzaj żeński ma trzy końcówki e y, i. Ty odpoczywasz na kanapie. Rodzaj nijaki jest taki sam jak rodzaj męski. Ma dwie końcówki e. Ja odpoczywam na krześle. Końcówka E w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim jest powiązana z alternacjami. Alternacje co to jest? Alternacji używa się również w miejscowniku. Jeżeli jedna z tych liter jest ostatnią literą w wyrazie, a w zdaniu używamy miejscownika, to musimy zmienić końcówkę rzeczownika używając jedną z tych opcji. Zobaczmy. Tutaj mamy te opcje. Te ostatnie litery. Jak py, by, f, w, m, n, s, z, ty d r w k g ch. na przykład sofa sofa to rodzaj żeński ale przed ostatnią literą w wyrazie sofa jest litera f więc szukamy w tabeli literę f, która zmienia swoją formę na fie. Dlatego mamy formę sofie. Sofa, sofie. Kanapa to też rodzaj żeński. Przedostatnia litera to litera p. Dlatego słowo zmienia się i powstaje kanapie, tak samo firana, firana, przedostatnia litera to litera n, dlatego powstaje słowo firanie. regał, regał to rodzaj męski i ostatnia litera to litera ł, dlatego słowo zmienia się i powstaje regale. Zazwyczaj alternację używa się do rodzaju żeńskiego, też używa się w rodzaju męskim i niejakim. Patrz na ostatnie litery. W rodzaju męskim i przedostatnie litery w rodzaju żeńskim i nijakim. Tutaj mamy przykłady zdań. Ja odpoczywam na sofie. Ja odpoczywam na krześle. Ja odpoczywam na dywanie. Ja odpoczywam na fotelu. Reguła alternacji w miejscowniku jest najważniejsza, ponieważ jest wiele przykładów z rzeczownikami, które używają właśnie tych alternacji. To wszystko na dzisiaj. Pa!